Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ta rodzinka w komplecie. Wszyscy wylegli na podwórze. Kawa została wypita i teraz idziemy. Każdy się rozchodzi do swojej pracy. Papuszki śpiewają tutaj dzisiaj od rana. Trele się rozchodzą. One bardzo naśladują głosy innych ptaków. Nawet jak my gwizdżemy, to one też nam odgwizdują, przedrzeźniają tutaj. No, a że jest teraz taki sezon, że tych ptaków jest bardzo dużo. One śpiewają na różne głosy. To i te papugi tutaj na różne głosy śpiewają. W międzyczasie też rozkwitł ten mak, który pokazywałam na poprzednim odcinku. I nie jest to mak ozdobny. To jest normalnie mak hodowlany. Skąd on się tutaj wziął? Nie mam zielonego pojęcia. Musiało gdzieś ziarenko maku spaść, być może z makowca, no nie wiem. Ale jest, tak wyglądał właśnie mak. I ja pamiętam takie maki z dzieciństwa, jak babcia, bo ona właśnie uprawiała. Mama nie, mama już nie uprawiała maku, ale babcia tak. Babcia uprawiała dużo maku i miała go posiany z reguły tutaj na brzegu. Tu był zawsze ogród uprawny. Dzisiaj mam szklarnię, tam są ule, są drzewka owocowe, ale kiedyś uprawiała tutaj warzywa na tej stronie, na tej części i tam po drugiej stronie, bo po środku idzie pas drzewek i on tak jakby dzielił, była ścieżka wyznaczona do chodzenia. Tutaj jeszcze kiedyś były krzaki porzeczek, ale one już miały, ojojoj, z tego co ja pamiętam, to od kiedy tylko sięgnę swoją pamięcią, to te porzeczki tutaj były. No a z tej strony był mak. Tutaj, tu, o tu, gdzie teraz ten piasek widać i tam aż do połowy tego ogrodu był posiany. Pamiętam przerywanie maku, klęczało się w nim i wyrywało. Taki wyrwany mak, przerwany, mama potem dawała kurom. Kury uwielbiały mak, a potem on rósł, przerwany, rozkrzaczał się na takie duże krzaki i jak przyszła jesień, jak te główki dojrzały, to ścinaliśmy jego na taką wysokość około metra się, żeby ta pałka z tą łodygą miała metr. Babcia wiązała w snopki i zawsze do góry nogami tak podwieszała w stodole pod belkami, że te makówki wisiały w dół. I jak przyszła już jesień, takie wieczory długie, to my te makówki żeśmy skubali. Nożem się obcinało tą górną taką część rosochatą i wysypywało się mak. Jak ja uwielbiałam podjadać ten mak. On miał taki wyjątkowy smak, nieparzony, nieupieczony, a surowy. Ojojoj, pewnie pamiętacie jeszcze smak maku z dzieciństwa. Edziu coś tam kombinuje. Jeden sprzęt odpina, drugi przypina. Przyjechał z pola, bo tam kultywatorował, a teraz prawdopodobnie będzie już podpinał kosiarkę, bo planujemy zacząć kosić już łąki, te, które nie są w pakietach. No i trzeba zrobić oczywiście przegląd, zanim się ruszy. Niby ona była na zimę zakonserwowana, postawiona, no ale przed ruszeniem w pole, bo to będzie kupę hektarów do koszenia, kupę łąk, to trzeba to wszystko dokładnie posprawdzać, noże przejrzeć, przesmarować ewentualnie, powymieniać grabarki, te, które tam stoją, stare takie. Już można powiedzieć eksponaty dzisiaj są nowoczesne, pająki, różnego rodzaju roztrząsacze do siana. My mamy tradycyjną starą, też się sprawuje, nawet dwie mamy. Tam znowu niebo się zmienia, jest parno, burzowo, nie odpuszcza nam tutaj, chociaż ostatnie dwa dni nie padało, także mam nadzieję, że i dzisiaj gdzieś to bokiem przejdzie, a ja biorę się tutaj za dalsze prace w folii i w szklarni. Jeszcze mam do powynoszenia sporo kwiatów, do poustawiania, no i przede wszystkim papryka. Jest ona
w doniczkach. To jest ta, co wysadzałam i tłumaczyłam, jak obrywać pierwszy kwiat u papryki. I teraz tak się, wiecie co, zastanawiałam, czy ją wywieźć na pole, wysadzić ją tam w ogrodzie, czy zostawić w tych donicach i mieć ją koło domu. No i tak tutaj żeśmy porozmawiali z mamusią, z Edziem, no i doszliśmy do wniosku, że zostanie ona, skoro jest już w tych donicach, donice są dosyć duże, to zostawię ją koło domu, nie będę tam wysadzać, bo rok jest niepewny, nie wiadomo jak to z tą pogodą będzie i zostanie ona w donicach, z tym tylko, że wyniosę ją tutaj spod folii, bo jest dosyć gorąco. Ona zwija liście, ta o, tutaj zwija, ma wilgotno, ale jest za gorąco, no i być może tutaj muszę zmienić okulary, bo kto wie, czy mi się tutaj przędziorki czasem nie przykolegowały do niej. Właśnie tutaj trzeba też zwracać uwagę, bo przędziorki lubią iść do papryki i to tak mi, kurczę, tutaj na pierwszy rzut oka wygląda. Kto wie, czy nie ma przędziorków, idę zaraz po... A, są! Już tutaj widzę, o, jest pajęczynka. To już nie muszę iść po okulary. No i georginie, będę musiała też je powynosić, one tutaj stoją w donicach. No i zaczynają już tak mi iść, ta jeszcze nie. Ta jest taka dosyć tłusta, dosyć jędrna, ale te takie troszeczkę są wysmukłe. Trzeba już je też powynosić na dwór. Co też będę właśnie czynić. Pogoda się tutaj zmienia. Zaczyna kropić. No zobaczymy, czy to pójdzie bokiem, mam nadzieję. A ja chcę tutaj podlać teraz ten czosnek, który mam posadzony koło domu i sadziłam go bardzo późno. Ktoś z Was przysłał mi ząbki harnasia, bo ten mój biedny tam był ciągle zalewany na polach. No i sadziłam go już chyba w marcu. Widzę, że wygląda bardzo ładnie i dzisiaj podleję go kurzeńcem. Kurzeniec mam tutaj namoczony już kilka dni temu. No i teraz to jest już taki, można powiedzieć, początek ostatecznego terminu, gdzie czosnek zakarmia się jeszcze właśnie nawozem azotowym. I najlepszy tutaj jest kurzeniec, kurzy obornik namoczony, ale daje. Można dodać emów bądź mączki bazaltowej, to nie będzie tak śmierdziało. A czosnek jest dosyć ładny. Tutaj może wyrwę jedną główkę. O, tu. Tak on już wygląda. Tamten na polach jest znacznie większy, ale ten był sadzony w marcu. No i tutaj jest taka licha ziemia. Ja dawałam obornik kompostowy, dałam ziemię kompostową, także on tutaj jest posadzony w dobrą glebę. No ale co urośnie, to zobaczymy. Coś urośnie, dla siebie będzie ważne, żeby tam do tych ogórków troszeczkę było. No i ten na polu też jeszcze daje sobie radę. Jest żółty, bardzo mi on tam żółknie. No ale tam już nic nie pomaga, ani emy, ani opryski, no bo niestety on zmokra tam żółknie i... A ten tutaj teraz podleję i nawet jeżeli popada, to bardzo ładnie mi się tutaj zaraz wchłonie. Obok łubiny mi się porozrastały bardzo, one się tutaj co roku wysiewają, te stare krzaki to są już takie krzaczory potężne, a obok mam tutaj pigwowca i bardzo ładnie on kwitł, miał dużo zawiązków, miał, dobrze powiedziane miał, bo omarzły, niestety opadły tutaj wszystkie i nie ma ani jednego. Posadziłam tutaj też 2 lata temu aronie, takie malutkie krzaczki kupiłam. Zdawało się, że z nich już nic nie będzie. W tamtym roku, w te upały, w tą suszę wielką, one mi zeschły. Wszystkie owocki opadły, no a teraz rok jest sprzyjający, bo wilgoci tutaj im nie brakuje i żyje. Tutaj jest jeden krzak, tam na końcu jest drugi krzak aroni. Owoców też widzę, że ma dosyć sporo, nie omarzły one, ale ten łubin zaczyna tutaj zagłuszać. No i prawdopodobnie chyba wezmę, zlikwiduję ten łubin, a może po prostu zrobię coś w rodzaju takiego płotku i zrobię linkę, dam, przeciągnę wzdłuż, żeby ten łubin nie zachodził mi na te krzaczki aroni, bo tutaj będzie zagłuszał, jednak ten łubin też się rozrasta.
Szkoda tej aronii, bo aronia jest bardzo cennym owocem i smacznym po przemrożeniu oczywiście, bo tak to jest taka troszeczkę cierpka. Paprykę powynoszę sobie na zewnątrz, poustawiam na ogrodzie w doniczkach. Ona mi tutaj już zaczęła puszczać korzonki na wylot. Przebija się przez doniczki od spodu. Korzenie oczywiście przebijają się przez doniczki i ustawię je tak, żeby stały już na miejscach stałych i to, że one puszczą korzenie, to nic, bo one pójdą sobie w ziemię, będę ją dokarmiać tutaj od góry, troszkę tej ziemi poubieram i ona będzie tutaj rosła już sobie aż do końca. A te największe krzaki pozabieram koło domu i tak żeśmy już upatrzyły sobie z mamą, że postawimy tam, gdzie ona ma te kwiaty. Jeszcze jest pod oknem możliwość ustawienia też na piasku i niech ona sobie idzie. Papryka się pięknie rozrośnie i będzie tworzyła taki ładny, zielony szpaler koło domu. Krowy ryczą. Wbrew pozorom, to nie są głupie zwierzęta. One czują, że zacznie się koszenie trawy, że będzie świeża trawa, świeże sianko i już ryczą. One są takimi wzrokowcami, że potrafią nawet poznać, gdzie ciągnik wjeżdża. Po stukaniu, po przyczepianiu śruby wiedzą, że jest ruszana kosiarka. I ryczą. One chcą już zielonej trawy, chcą świeżego siana, a nie tylko stare, tamtegoroczne. Tą największą paprykę biorę, zawiozę koło domu. Teraz dokarmię ją tutaj humusem i opryskam emami. Aspiryną jej opryskiwać nie będę, bo nie ma takiej potrzeby. Przynajmniej na razie u mnie nie ma upałów, nie ma warunków pustynnych i opryskiwanie aspiryną jest bezcelowe. To opryskuje się tylko jak jest susza, jak są upały, żeby ta roślina była wzmocniona. Moim takiego wzmocnienia nie trzeba. Co, zabieracie wózek już? Tak. To ja mogłam tej papryki nakłaść tutaj na wózku i byście mi ją powieźli. Wyżytam się, bo nie wiem, czy to pójdzie, kiedy to pójdzie. Kiedy to pójdzie, nie wiem. Nie wiem, kiedy to pójdzie. To ja będę wozić taczką, a wy wózkiem do góry jedziecie, no. My jedziemy tylko tutaj za bunkier. Aha, tylko za bunkier? No okej, okay. To będę wozić taczką. Papryka po oberwaniu tego pierwszego kwiatu, który zawsze pojawia się tutaj po środku korony, wytwarza mi tutaj bardzo ładną koronę, wiąże się dużo owoców i tutaj odcinek już o usuwaniu pierwszego kwiatu był, ale teraz zobaczcie, gdyby ten pierwszy kwiat został, no mogłam zostawić ze dwa krzaki i pokazać jak to wygląda, ale wiele osób z Was już wie, że pierwszy kwiat to później niestety nie ma kolejnego plonu, bo ta pierwsza papryka zabiera wszystkie składniki pokarmowe, a tutaj dzięki temu, że jest oberwany, wiąże się dużo owoców, jest dopiero początek czerwca, a już tych owoców jest zawiązanych sporo. I tutaj ona będzie jeszcze teraz cały czas rosnąć w górę i tworzyć kolejne kwiatostany. Tutaj też jest ich sporo. Ten krzaczek jest taki troszeczkę marniejszy, ale on dojdzie do siebie. I na wszystkich jest sporo już zawiązków papryk, także no plon może będzie tutaj przynajmniej koło domu. A tu zobaczcie, na tym bidulku, który był wyrwany z korzeniami, zaczyna już czerwienieć pierwszy pomidorek. Nie jest on co prawda duży, ale jest pierwszy i jak będzie smakował? Już czekam tutaj na niego. Tego pomidora nie ruszam.
Tutaj wystają mu korzenie, nawet nie zauważyłam. Zaraz wezmę, przysypię ziemią, żeby on te korzenie puszczał w ziemię, bo jednak widzę, że będzie żył. A na polu czosnek jest już całkiem inny. On był sadzony zdecydowanie wcześniej na zimę i to też jest odmiana harnaś mojego własnego chowu. I tutaj ten czosnek jest tak biedny, że my tutaj z Edziem żeśmy się dziwili, że on w ogóle jeszcze tutaj rośnie. To jest cud. Tutaj stała woda, zresztą oglądaliście odcinki na bieżąco, to widzieliście, co tutaj było. Cały środek wymokł, cebula również, ta szęsej wymokła, została tylko gdzieś, nie gdzieś. No i co? No i to tak zostało. Tutaj się pojawiła mokrzyca. Myśmy tej mokrzycy nie wyrywali, bo tu wszyscy starsi nam doradzali, aby tą mokrzycę zostawić, żeby ona chroniła tutaj od upału, który może teraz po tej wodzie jeszcze przyjść. Także tak to zostało. Czosnek mimo wszystko, jak na tą porę, jest przepiękny. Żeby on tutaj nie miał tej takiej nadmiernej wilgoci, to byłby jeszcze większy. Oznak choroby po nim nie widać. Robaków też nie ma. Ja już tutaj raz przelałam gnojówką z bonatu. Ona zawiera w sobie wrotycz. No i po to zrobiłam to, żeby tutaj nie było robali, bo gnojówka z bonatu bardzo ładnie te robaki odstrasza tutaj od tego czosnku. A dwa, bonat działa też jako nawóz. Także tutaj on już raz poszedł, prawdopodobnie jeszcze raz tutaj zastosuje bonat. On żółknie mi ten czosnek, ma końcówki żółte i tutaj teraz, jeżeli czosnek żółknie, przyczyn jest kilka. Za sucho, za mokro, głodny, robaki. U mnie zdecydowanie jest za mokro. Innych oznak chorobowych tutaj nie ma poza no niesamowitym mokrem, także on tutaj żółknął będzie. Pojawiła się na czosnku ostatnio rdza. Takie rdzawe smugi, pasy i tutaj też jest dosyć dużo zapytań, co to jest, czym to zwalczać. Rdza, jak się już pojawi, to kochani, tutaj już naturalne środki nie pomogą. Trzeba iść do sklepu ogrodniczego, kupić coś konkretnego do zwalczenia tej rdzy, ale to jest to, co ja często powtarzam, systematyka. Raz na dwa tygodnie opryskać czosnkiem, opryskać sodą, opryskać drożdżami i tak co 10, nawet co 7 dni i wtedy żadnych takich jakichś ubocznych skutków nie będzie. Jeżeli czosnek macie posadzony, to jest już taki ostatni czas właśnie na kurzeńca, na dokarmienie go azotem, bo on już idzie intensywnie w główkę. Także jeżeli jeszcze żeście go nie zakarmili, to zróbcie. No i kolejna taka istotna sprawa, te pokręcone jak świńskie ogonki kwiatostany. Są zapytania, usuwać czy nie usuwać. Jak najbardziej usuwać, z tego względu, że jeżeli nie usuniemy, to tutaj korzenie będą pobierały składniki pokarmowe i będą je transportowały wzwyż na rozwój kwiatostanu, na wydanie nasienia.
tym samym ograniczając rozwój ząbków. Główki owszem będą ładne, ale mimo wszystko mniejsze niż te, które będą pozbawione tego kwiatostanu, bo składniki pokarmowe już nie będą tutaj transportowane, tylko zostaną przeznaczone do korzenia. Chyba że chcecie zostawić sobie na nasienie, to wtedy tak, takie coś, taki kwiatostan zostawiamy, żeby nam się wytworzyły nasionka. To samo tyczy się cebuli, jeżeli ona puszcza cypy, u mnie zawsze na kwiatostan mówiło się cypy, nie wiem jak u Was, ale jeżeli puszcza to, to trzeba usunąć. O tam pięknie już mi cebula zaczyna te cypy puszczać, to jest właśnie szęsej. Czy będę to obrywać? Powiem Wam, że nie wiem, bo ta cebula jest już i tak w mokrym, na przepadło i być może pozyskam sobie z niej nasiona i chyba tak zrobię. A tutaj na czosnku świńskich ogonków jest pełno. Tutaj teraz a propos świńskich ogonków, tak abstrahując od tematu czosnku, po czym poznać, że świnia jest zdrowa? Właśnie po zakręconym ogonku. Jak ona ma taki ogonek zakręcony, to znaczy, że jest w 100% zdrową świnką. A jeżeli ten ogonek tak wisi na dół, taki jest obwisły, zwisa sobie luźno, to śwince coś dolega. Tutaj taka ciekawostka od razu mi się przypomniała. I tutaj, wracając teraz do czosnku, wszystko to będę jutro obrywać, obcinać po to, żeby mi się tutaj wiązała ładna główka. Ale będę też pozyskiwać sobie nasiona. Tutaj z tych czosnków to są ziarenka, które wysiewałam z pozyskanych nasionek w tamtym roku i z nich będę w tym roku pozyskiwać nasionka, żeby wysiać tego roku późną jesienią, wczesną zimą, aby mieć później znowu materiał nasadzeniowy swój własny, żeby nie musieć kupywać. A tutaj kolejna taka ciekawostka jest pszenżyto. Zobaczcie, jaki ono ma długaśny kłos, jak dłoń. Ma tutaj warunki idealne, bo pole jest bardzo dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe. Wilgoci też jemu tutaj nie brakuje, bo tu jest akuratnie góreczka. I jak jeden, kłos w kłos jest jak dłoń. Co jeden, to można powiedzieć większy. To są kłosy wzorcowe. Piękne takie, jak powinny być z tego kłosu. Teraz już tu, w tym kłosie już tutaj nalewa się ziarno. Zboże również ma fazy rozwojowe. Jest kiełkowanie, krzewienie, strzelanie w źdźbło, kłoszenie się i tak dalej. I teraz jest ono już jest pięknie wykłoszone i tutaj są zawiązki przyszłego ziarna zboża i to właśnie się teraz już nazywa fazą kształtowania się ziarka, nalewania tego ziarka. I jeżeli teraz w tej fazie braknie wilgoci, to niestety ziarnko będzie chude, będzie takie zaschnięte, pozbawione większej właściwości swoich właściwości. I także teraz to jest najważniejsza, można powiedzieć, najważniejszy moment w tworzeniu się ziarna. To by było chyba tyle na dzisiaj. Nagadałam, tutaj żółtlica drobnokwiatowa, bardzo cenne ziele dla naszego organizmu, kolejny dar z naszych pól i wiele, wiele innych. Zarośnięte, no ale tutaj już w tym czosnku nic robić nie będę, tutaj jest mokro, jakiekolwiek obrabianie nie ma w ogóle sensu, bo się wyrywają całe darnie, a jeżeli przyjdzie sucho, to jak ja to wszystko teraz wyrwę, to tutaj od razu ten czosnek dostanie w tyłek. Teraz dostał z mokra, a za chwilę by dostał z sucha. Także ja tutaj to zostawiam tak jak jest. Ewentualnie przyjdę i tutaj to ziele będę przeskubywać i wynosić kurom, żeby one jadły. Takie warunki. Trzeba się do nich dostosować. Życzę Wam, kochani, bardzo dużo cierpliwości, dużo dystansu do tego wszystkiego. Mimo wszystko podchodzenia z humorem, z takim zadowoleniem. Ja tutaj też i popłakałam się na tym polu i nic mi to nie dało, ale teraz tak
I już mówię, co będzie, to będzie. Zawsze dla mnie coś zostanie. I zobaczcie, jaki ładny czosnek. I takiego Wam życzę. I nawet jeszcze ładniejszego. Żeby Wam się rodziło, darzyło. Dobrze, żeby Wam się działo. I żebyście nie cierpieli ani na suszę, ani na nadmiar wody. Żeby warunki były umiarkowane. Tego Wam, kochani, życzę. I takiego zboża wszystkim rolnikom. Takiego kłosa, takiego pięknego ziarna o tej porze. A wszystkim działkowcom takiego czosnku. Do następnego!